Józefa Matusza Schaczowa, posła Sejmu Ustawodawczego z lat 1919-1922, upamiętnili parlamentarzyści obecnej kadencji Marek Kuchciński i Piotr Babinec, starosta brzozowski Zdzisław Szmyt oraz przedstawiciele kolejnych rodzinnych pokoleń. W związku ze zbliżającym się świętem zmarłych oraz jubileuszem stulecia wyboru Sejmu Ustawodawczego, pracującego m.in. nad uchwaleniem Konstytucji II Rzeczypospolitej, na grobie posła Matusza na cmentarzu w Haczowie złożono kwiaty i zapalono znicze. Na całym Podkarpaciu mamy kilku posłów Sejmu Ustawodawczego. Właśnie wśród nich jest świętej pamięci Józef Matusz z Haczowa, ale i Jan Stopiński, wielu innych. I uznaliśmy, że powinniśmy upamiętnić, oddać cześć tym twórcom II Rzeczpospolitej, którzy działali na rzecz Polski, ale także w trosce obywateli o dobro wszystkich mieszkańców, bez względu na to, gdzie mieszkają, prawda, tutaj w ziemi haczowskiej, krośnieńskiej, to jest bardzo ważne. Natomiast drugi wzgląd to jest taki, że od paru lat w Sejmie uruchomiliśmy cały program wsparcia, roztoczenia opieką grobów parlamentarzystów II Rzeczpospolitej i kontaktów, współpracy z rodzinami, po to, żeby z jednej strony upamiętnić i do szerszej opinii publicznej przekazać, przypomnieć tych wielkich ludzi, twórców II Rzeczpospolitej, a po drugie w celu zbierania pamiątek o posłach i tworzenia parlamentu, Muzeum Parlamentaryzmu. Taki plan mamy. Chcemy objąć opieką wszystkich posłów, którzy spoczywają nie tylko w Polsce, a także poza granicami. Jest to bardzo żmudna praca, bo w czasach PRL-u o tym zupełnie zapomniano. Byli zapomnieni i dlatego też uważam, że naszym obowiązkiem, podstawowym obowiązkiem jest dbać o pamięć przodków naszych i tych, którzy, dzięki którym mamy wolną Polskę. Posłowie tego parlamentu, tego Sejmu Ustawodawczego, to jedna z najbardziej znaczących postaci, jeżeli chodzi o polski parlamentaryzm, także poseł Józef Matusz, pochowany tutaj na cmentarzu w Haczowie, ale takimi posłami byli chociażby też posłowie pochowani na cmentarzu w Krośnie, jak Wincenty Jabłoński czy Jan Stapiński. Byli to ludzie, którzy zajmowali się pracami konstytucyjnymi, czyli budowali zręby całego ustroju prawnego II Rzeczypospolitej, ale także część z nich w sytuacji, kiedy trzeba było walczyć o niepodległość, zostawiali ławy poselskie i walczyli przeciwko bolszewikom w 1920 roku. Józef Matusz wszedł do Sejmu Ustawodawczego z listy PSL Lewica. Współpracował z Janem Stapińskim, pochodzącym z Jabłonicy Polskiej, współtwórcą Polskiego Stronnictwa Ludowego. W parlamencie zabiegał o poprawę losu podkarpackich rolników i dążył do wzmocnienia gospodarczego terenów, z których pochodził. Posłowie, szczególnie tutaj z naszej części Podkarpacia, ziemi krośnieńskiej, jasielskiej, sanockiej, przemyskiej, przeworskiej, jarosławskiej, charakteryzowali się tym, że oni wywodzili się tutaj z naszych terenów, wywodzili się ze społeczności lokalnej i wiedzieli, w jaki sposób dbać i troszczyć się o sprawy tej społeczności. To ma wielkie znaczenie, bo dzisiaj czasami patrzymy na politykę przez pryzmat jakichś Twitterów, telewizji centralnych. Posłowie pokazują się w telewizjach, ale w gruncie rzeczy w terenie ich nie ma. A to byli prawdziwi społecznicy, którzy troszczyli się o ludzi. No, poseł Józef Matusz sam był rolnikiem, czyli rozumiał tą potrzebę pracy na roli. Z jednej strony, żeby mogły rozwijać się rodziny mieszkające na polskiej wsi, a z drugiej, żeby też przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i do też tego możliwości wyżywienia Polaków przez ciężką pracę rolnika. Józef Matusz przeszedł później do bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. Reprezentując to ugrupowanie, ponownie został posłem w latach 30. XX wieku. Rzeczywiście na Podkarpaciu dosyć częstym wyborem działaczy politycznych, działaczy społecznych było środowisko ludowe, ponieważ wiadomo, z natury rzeczy na Podkarpaciu zdecydowanie największa część mieszkańców to mieszkańcy polskiej wsi, w tym wówczas jeszcze bardzo wielu rolników, ale część tego środowiska ludowego później przechodziła
bliżej obozu Piłsudczykowskiego, obozu, który współtworzył marszałek Józef Piłsudski, a później jego następcy. I działając w BBWR-ze, poseł Józef Matusz miał możliwość przyczynienia się do rozwoju gospodarczego tych naszych obszarów Podkarpacia, które przecież nie były specjalnie, delikatnie mówiąc, bogate, wręcz przeciwnie. No, dzięki tutaj działaniom tego ugrupowania powstał chociażby Centralny Okręg Przemysłowy, więc było to podnoszenie poziomu też tego codziennego życia mieszkańców Podkarpacia i stopniowo także polskiej wsi. Poseł Józef Matusz należał do tych, którzy tworzyli bezpartyjny blok współpracy z rządem, a więc byli bardzo mocnym wzmocnieniem polityki państwa. Centralny Okręg Przemysłowy, Gdynia, zresztą podniesienie edukacji, stworzenie państwa z tych wielu zaborów i w ciągu wielu lat, do 23 roku wywalczyliśmy o granice naszego kraju. To był czas naprawdę, który wymagał niezwykłej determinacji i, no, i wielkiej odwagi, wielkiego charakteru.